Spokój i refleksja zawieszone w powietrzu. A Estfeldt na belce startowej i szybciutko zielone światło, no bo jak są warunki, no to trzeba korzystać. Ojej, ojej, ojej. No, wyratował się. Wyratował się. Widział dość wcześnie, że traci równowagę w powietrzu. No i szczęśliwie jakoś się zaasekurował przy tym upadku. Oszołomiony na pewno, bo to uderzenie to jest dosyć duża siła, z jaką spada zawodnik na zyskoch, no ale widać było, że od razu się tak ułożył, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Tak. Nic poważniejszego się nie stało. No, poobijany bez wątpienia, trochę oszołomiony, ale o własnych siłach schodzi ze skoku. Tak, stracił równowagę, tam podmuch boczny jeszcze przekręcił go w powietrzu, no ale widzimy tutaj przy upadku od razu asekurował, głowa przyciśnięta do klatki piersiowej, tak żeby właśnie uniknąć urazu głowy. Wiązanie? Chyba nie, chyba to